Teatr Ekstrawersja przedstawił wyjątkowy spektakl, w którym aktorzy wystąpili po ciemku. Skąd pomysł na tak niecodzienną formę przedstawienia? Dla Campus TV Marcin Obłoza. Spektakl wystawiony przy wyłączonych światłach to rzadkość i dlatego też cieszył się dużym zainteresowaniem. W PAP pawilonie pomieściło się jednak tylko 30 słuchaczy. Ideą naszego teatru to jest jakby zapraszanie widza do naszego świata, taka wspólna, otwarta podróż, tak bym to nazwała. I to jest jakby naszym głównym celem. To, żeby ludzie przychodząc do nas mieli poczucie, że wkraczają do innego świata. No i tak jakoś wybieramy repertuar, żeby ten warunek spełnić. Jesteśmy grupą różnych ludzi, tak? I nasze życia zawodowe też to pokazują, bo mamy i studentów, i pracowników korporacji, i architektów wnętrz, i księgowych, i no cała masa generalnie ludzi, których byś nie podejrzewał o teatr. Artyści zaprezentowali jednoaktową sztukę Sławomira Mrożka Na pełnym morzu. Opowiada ona o losach trzech rozbitków dryfujących na tratwie. Gdy bohaterom zabraknie jedzenia, jeden z nich będzie musiał dać się zjeść pozostałej dwójce. Gram tutaj dwie role. Gram listonosza, który przypływa na tratwę, oraz lokaja. Lokaja, który niewiele brakuje, a no, zniszczyłby ten spisek, który uknął główny bohater, który chce właśnie zjeść swoją koleżankę z tratwy. W sumie dzięki tej formie, że robimy to po ciemku, to mogę sobie pozwolić na to, żeby właśnie dwie role zagrać, tak? Bo jest jeden człowiek, ale dwie postacie, no bo jako listonosz właśnie mówię mniej więcej w ten sposób, tak? Takim głosem, takim no, poważny, to najlistonosz, a jako lokaj taki mówię, więc mogę sobie pozwolić na taką właśnie zabawę głosem. PAP Pawilon powstał zaledwie kilka miesięcy temu. Właściciel, Sławomir Sudoł, chce, żeby miejsce codziennie tętniło życiem. Ja jestem po raz pierwszy za barem. Wcześniej przez 15 lat pracowałem w różnych korporacjach. I to jest mój pierwszy kontakt z tego typu działalnością. Pierwszy kontakt za barem, powiem jedno. Po tej stronie baru świat wygląda zupełnie inaczej. Pamiętam pierwsze spotkanie z Teatrem Ekstrawersją. I pierwsze, co mi powiedzieli, że no ale tutaj nie bardzo ma miejsca. Nie bardzo jest miejsce, nie? Ja każdemu mówię, jedyne co nas ogranicza, to nasza wyobraźnia, nie? Okej, no to próbujmy, nie? I tak zaczęła się współpraca. Mam nadzieję, że to było pierwsze przedstawienie, mam nadzieję, że nie ostatnie.